dalej niedziela. Pierwsza niedziela Sony Ericsson. Przed kamerą Łukasz Kubot, który wczoraj w parze z Typsarewiczem wygrał debla przeciwko Fürstenbergowi Matkowskiemu. Podeszłam troszeczkę bliżej, bo chcę złapać logo na rakiecie Łukasza, który od niedawna gra rakietami do niej. Podobno jest nim bardzo zadowolony. Kontynuacja treningu Łukasza. Pięknych skrótów, wolis. Nóżki chodzą. Split start. Sprawdzam, czy Łukasz poprawnie rusza się na kocie. Jest to oczywiście żart. Kontynuacja treningu. Tak jak Agnieszka wcześniej, Łukasz po kolei trenuje elementy gry przy siatce z linii końcowej. Bardzo lubię jeździć na turnieje takie jak tutaj w Miami Sony Ericsson czy US Open w Nowym Jorku, bo i zawodnicy, i większość kibiców to ludzie, że tak powiem, in good shape, a nie typowe amerykańskie osoby z dużą wagą i dużą nadwagą. No, leave it on, just turn the screen off. Yes. Za wcześnie wyłączyłam kamerę. Łukasz ze swoim trenerem czy partnerem do sparingu trenował takie woleje z jednego końca siatki na drugi. Bardzo mi się to podoba, ale niestety nie udało mi się sfilmować. Łukasz trenuje 7 woli. Coś, z czego był sławny Sampras, o ile dobrze pamiętam. Oj, w czasie meczu z Rodykiem w Indian Wells. Bardzo tego dużo było.